Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkey. Widzimy się po raz kolejny w Sekiro. Ja wróciłem do pada i chyba nareszcie odkryłem, do czego to wszystko służy, w sensie to miejsce. A więc ostatnio tutaj leźliśmy. Pamiętacie zresztą chyba tamten odcinek. Nie był to ostatni, że tak to nazwę pod kątem, no, który to był odcinek, ale no niedawno. I taki zły wąż spsuł nam most i to miejsce chyba służy do tego, żeby się na nim zemścić. O proszę. Nawet okazuje się, że to prawda. Powiem wam szczerze, zastanawiałem się długo, po co to jest, ale no, dzisiaj siadłem sobie na 5 minut dosłownie całe. Pomyślałem, co ja. I proszę. Zemsta i achievement wielki wąż. Wow. No, chyba udało się. Dobra. Nie wiem, czy jest tu jeszcze coś do zwiedzania, bo powiem wam szczerze, nigdy nie byłem na tej stronie. Wow, ale... No, przynajmniej się udało zemścić na wąszu. Pomyślcie sobie szczerze, gdyby nie on, to miałbym dużo łatwiej z wieloma sprawami, no ale... fajnie, kropla smacznej krwi i... Spodziewałem się lepszych tutaj nagród. No, ale tak czy siak, okazuje się, że w ten sposób udało się zrobić... Coś, co i tak bym chciał zrobić. Inaczej mówiąc, zdobyć jeden z dwóch owoców węża. Nie wiem, czy tam są, bo wiem tylko, że to są te wnętrzności. Wiem, że będą mi potrzebne. Nie wiem, bo po co, na co, za co, że tak to nazwę. Ale po co mam wiedzieć? Odkryjemy to wspólnie. Poza tym, że wiem, że są jakoś powiązane z zakończeniem. Ale dobra, okej, mikrofon chyba lepiej będzie, jeśli trochę bym bliżej przesunął. Dobra. I przy okazji, póki jeszcze pamiętam, ważne miejsca wewnętrzne sanktuarium, idziemy po ryż. Bo z tego co się orientuję, to chyba jakaś babcia tam znowu o ryżu gadała. To może jeśli weźmiemy ryż i damy jej to. Shinobi of the Divine Air, you are welcome here. Shinobi of the Divine Air, this time the rice grew well. Now, hold out your hand. Please. Bless us with bountiful harvest. No. I thank you. Rice is very precious. Please come again, should you want for more. Farewell, Shinobi of the Divine Air. May the harvest be plentiful wherever your path may lead. Mimo sytuacji, jaka tu jest, taki spokojny głos. Wiem, że to było nagranie i w ogóle, ale tak czy siak, pomyślcie sobie o tym. Co się dzieje, a jednak taki spokojny głos. Dobra, ale mniejsza o to. Nie idziemy do małpy, tylko w sumie w miejsce, które wskazała ta staruszka, jak tam wspominała o suszonych owocach. W sumie suszone owoce, czyli że co, że suszone wnętrzności? Ale mniejsza o to, najpierw damy jej ryża. Mówiła to ostatnio, więc... The dried fruit is over there, past the poison swamp. That's where you're going. What are you talking about? Eh? Rice for rice. If something left... Było, więc... Pominę. Mamy ryża. Oh, there's no doubt. This is the divine child's rice. Oh, thank heavens. Thank heavens. Tell me what you see. If it's dried fruit you're after, become a trainer of monkeys, make the monkey dance, and he'll be eaten. I w sumie to daj podpowiedzi. Dried fruit you're after, become a trainer of monkeys, make the monkey dance. Make a monkey dance? What does it mean? Wiem mniej więcej, co może oznaczać. Z punktu widzenia, powiedzmy sobie szczerze, kogoś, kto grał w Sekiro, no wie, jakie w sumie ma dostępne moce. Ale nie wiem, co ma to oznaczać jako tako, jeśli chodzi o całokształt sytuacji. Ale dobra. Kojarząc chociaż część aspektów,
Musimy znaleźć jakąś małpę. Zmusić ją do tego, żeby tańczyła. Nie wiem, zgaduję, że to będzie coś w stylu mordy małpy od Tylca, po to, żeby, nie wiem, żeby ona zatańczyła. Nie wiem, co to ma być, ale dla bezpieczeństwa wszystkie małpy, które będę spotykał, będę teraz z tym traktował. A może był ty proch? Może w ten sposób któraś z tych małp pokaże się tym, nie wiem, co tam miałem ruszyć. Jezu, kolejni? Nie no, kolejni. Tak samo to skomentował kolejny. Zobaczmy. O, opcja porozmawiaj. Zielona tykwa. I to chyba tyle z nowości. Małpa mi zmarła. Miejmy nadzieję jednak, że to była ta małpa, bo jeśli nie, to mogą być problemy. Znaczy, nie, że to jest ta, tylko właśnie, że to nie ta. Dobra. Zresztą się zobaczy, co to ma być. Tykwę w sumie mógłbym też kupić. Ale jakoś tak mi się nie śpieszy do tykwy. I w sumie patrząc na wszystkie gałązie, to chyba to nie była ta małpa. Ja w sumie, gdybym wiedział, która to małpa miałaby być, to bym to zrobił, tylko że to jest pełno małpa. W sumie nie wiem, gdzie jest gniazdo, że tak to nazwę. Można bym sprawdził sobie w jakimś tam poradniku. Aha. Czyli to są zatrute małpy. Dobra. Już wiem, nie przeszkadzać im. Tylko, że któraś z nich musi być tam prawidłową. Chyba, że znowu wszystko skomplikowałem i to nawet będzie bardziej oczywiste niż mnie się wydaje się. Dobra, wiecie co, ja tu zginę przy małpach, więc lepiej chyba nie ryzykować. O. Dobra. Ale nie wiem, co mam mówić za bardzo, bo w sumie... Chociaż... Może wiem, gdzie jest gniazdo, tylko... Która małpa to ma być? Zresztą sprawdzę, co mi szkodzi. Tylko muszę dobiec w tamto miejsce. Ten niby trucizna i wszystko. Chyba wiecie co, nie słuchajcie mnie, dzisiaj nie jestem w nastroju. Chciałem się po prostu grać w Sekiro, a nie będę po raz kolejny grał poza nagraniem. Bo w ten sposób tutaj nigdy bym tego nie ukończył. Dobra, cmentarna banda. Tutaj. Jeszcze ostatni łyk tykwy na wszelki wypadek. I powiem szczerze, patrząc na wszystko, co tu się dzieje, jestem prawie pewien, że to jest gniazdo. Łocie, co? A. Jakieś cieniste istoty. Mało bije, więc albo są to z kategorii duch, albo z jakichś innych kategorii, nie wiem. Ale na pewno mają jakąś dodatkową kategorię, poza tym, że są zwykli oponenci. Ale dobra. Aha. Czyżbym właśnie znalazł cel tej podróży, czy tak to nazwę? Tak. Prawdopodobnie. Tylko nadal nie wiem, co z małpą. Aż niech małpa zatańczy i zostanie zjedzona.
Mocno sugestywne tylko. No problem polega na tym, że po pierwsze teraz uderzyłem węża. Po drugie, no po co? Po co małpa ma zostawać zjedzona? Nie wiem, może to jest łatwiejsze niż mi się wydaje się. A zresztą zobaczymy Adama. Dosłownie jeszcze chwilka. No i polazłem w jakieś miejsce, w którym nie miałem leść. Jak to ja mam w standardzie. Dobra. Tylko czy jestem tam, gdzie chciałem, czy cofnęło mnie i to mocno? Czyli cofnęło. Dobra, odcinek będzie bardzo dziwny, znając życie. Bo robię już dosłownie rzeczy, których nigdy nie robiłem. Tutaj otwarcie przyznaję, nie byłem w tym miejscu. Tylko na co mi ta małpa? Bo to jest dla mnie dalej tajemnica. Która małpa? To jest chyba najgorsze pytanie. Bo idę wzdłuż węża i nie widzę żadnej małpy poza tamtymi. I nie będę ukrywał, tam ta pierwsza była wręcz idealna do tego celu. Chyba już wiem, gdzie będę musiał użyć tej małpy. Ale dalej nie wiem, co to za małpa ma być. Tak. Chociaż patrząc na cały kształt, chyba dużo tego słowa używam tym razem. Wydaje mi się, że to będzie ta pierwsza małpa. Ta, którą spotkałem najpierw, ta biała. I nawet jestem, jak mówiłem, skłonny sprawdzić to. Sprawdza, nie będę sprawdzał na wiki, dajcie mi chwilę, do znajomka napiszę. Może on odpowie, czy tak, czy dobrze myślę, czy źle, bo to jest ekspert od Sekiro. Tak więc robię cięcie, wy tego i tak raczej nie zauważylibyście, gdybym nie mówił, więc no, do zobaczenia za chwilę. Dobra, wiecie co, dowiedziałem się. I uwaga, uwaga, czytując dosłownie jego słowa, nie. Popytałem, czy to jest ta małpa, pisał, że nie. Więc niestety. Mówi, że... Nie, jak już wspominałem, ale... Że też nie powinienem szukać na zewnątrz. To był trochę spoiler, ale no... Powiem szczerze, jestem i tak zadowolony z tego wszystkiego. Bo może nieźle to pomóc w całokształcie. Znowu tego słowa użyłem. No ale dobra, lecimy. Ponoć, jak mówiłem, nie na zewnątrz, więc... Jak nie na zewnątrz, to nie wiem gdzie. Ale nawet nie będę się zatrzymywał, tylko chcę jak najszybciej to przeleść. No. Czyżby znowu coś pisał? Zobaczmy. Dobra, nic ważnego nie napisał on, ani nikt inny, więc... On gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Mogłem to zwiedzić wcześniej. Prawdopodobnie już nawet wiem, o co chodzi. Proszę. To było dużo łatwiejsze niż myślałem. Mamy małpę w pobliżu wąża. Nie wiem, to musi być po prostu to. Ej, żebym rozwiązał tą zagadkę kompletnie sam? No dobra, może nie kompletnie sam, ale... Żebym ją naprawdę porządnie rozwiązał? No! Super! Prawie zginęłem w tym procesie. Ale chyba znalazłem na pewno jakiś tam... Wow! No nie wierzę.
To było prostsze niż myślałem. Obawiam się, że cały odcinek pójdzie na to, żeby szukać tego wszystkiego, dowiedzieć się, czym to jest. A jeszcze tak zrobię coś tego typu, może go to wkurzy. Nie wiem, znając Sekiro, może dostanę za to jakieś fajne nagrody. Że wkurzam tego węża, a on rozwali budynek, nie wiem. Nie, chyba go nie rozwali. Tak więc... W sumie, wiecie co... Myślałem, żeby coś jeszcze zrobić, ale... Zanim będę walczył z mniszką... Muszę jeszcze nazbierać konfetti. A na małpę nie jestem gotowy mentalnie, także odcinek będzie krótki, ale macie, przynajmniej coś zrobiłem. Więc trzymajcie się do następnego odcinka. Hej!